Miasto przygotowało program inwestycyjny na lata 2014-2020, a więc w nowej perspektywie programowania Unii Europejskiej. Wartość tego programu to 9 miliardów złotych. Z tego znaczna część jest przeznaczona na rozwój systemów transportowych, a więc rozwój komunikacji tramwajowej na terenach dotychczas nieobjętych transportem publicznym, a więc cała północna część Krakowa, jak i również rozwój układu drogowego. W tej chwili następuje rozwój układu drogowego poprzez rozbudowę na wschód autostrady A4, prawda? I tutaj już są ewidentne efekty w połączeniu z Bochnią, Tarnowem, prawda? Jeżeli chodzi o czas podróży i bezpieczeństwo tej podróży. Jesteśmy zainteresowani i z niecierpliwością czekamy na decyzję ministra transportu odnośnie kontynuacji realizacji drogi S7. Na odcinku węzeł Rybitwy, granica województwa świętokrzyskiego i wtedy cały ruch tranzytowy z północy na południe, który w tej chwili przejeżdża przez Kraków, przez Aleję Czechwieszczów i emituje właśnie najwyższą niską emisję komunikacyjną, byłby wyprowadzony na obwodnicę wschodnią Krakowa i na to oczekujemy. Podjęliśmy wspólnie z marszałkiem inicjatywy przygotowania ostatniego fragmentu czwartej obwodnicy Krakowa, czyli trasy północnej tak zwanej. I mamy w tej chwili decyzję środowiskową, no ale to są koszty około 2 miliarda złotych i w związku z tym same samorządy nie są w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia. Natomiast jest przygotowywany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej, która byłaby najbardziej efektywna chyba w zakresie połączenia miejscowości podkrakowskich z Krakowem, prawda? Która powinna być realizowana, właściwie już jest realizowana, bo pierwsza linia Wieliczka, dworzec lotniczy Balice jest w realizacji. Kolejne linie powinny być realizowane w latach 2014-2020 przy współfinansowaniu właśnie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc funduszy europejskich. I takie jest założenie, że Kraków zostanie połączony ze Skawiną, a może jeszcze dalej, z Tarnowem, z Katowicami i na północ przynajmniej do Miechowa. I to będzie szkielet szybkiej kolei aglomeracyjnej.